Izrael. Wewnętrzne śledztwo po skandalicznych zajściach na pogrzebie. Izraelska policja wszczyna śledztwo w sprawie zajścia na pogrzebie Shirin Abu Akleh. Rozpoczęło się wewnętrzne śledztwo w sprawie agresywnego zachowania funkcjonariuszy izraelskiej policji, podaje dziennik Times of Israel. Chodzi o zajście podczas pogrzebu amerykańsko-palestyńskiej dziennikarki Shirin Abu Akleh zabitej w czasie nalotu izraelskiej armii na obóz dla uchodźców na zachodnim brzegu. Swoje oburzenie spowodowane ingerencją władz w trakcie ceremonii wyraziły Stany Zjednoczone. Izraelscy policjanci otoczyli Palestyńczyków niosących trumnę Abu Akleh i uderzali ich pałkami, niemal przewracając trumnę, pisze Times of Israel. Władze twierdzą, że trumna została przejęta przez tłum wbrew woli rodziny zmarłej, jednak brat Abu Akleh przekazał w wywiadzie dla telewizji BBC, że bliscy i inni żałobnicy zostali zaatakowani przez funkcjonariuszy. USA, głęboko zmartwione zachowaniem izraelskiej policji, sekretarz stanu USA Antony Blinken wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że Stany Zjednoczone są głęboko zmartwione obrazami izraelskiej policji ingerującej w procesję pogrzebową Abu Akleh. Każda rodzina zasługuje na pochowanie swoich bliskich w godny sposób, dodał. ONZ wydało w piątek oświadczenie potępiające zabójstwo dziennikarki oraz wezwało do sprawiedliwego i bezstronnego śledztwa w jej sprawie. Jak podała organizacja, zabójstwo Abu Akleh to kolejny poważny atak na wolność mediów i słowa wśród eskalacji przemocy na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Zapowiedź śledztwa w sprawie śmierci dziennikarki. Władze palestyńskie zapowiedziały, że zamierzają przeprowadzić śledztwo w sprawie śmierci dziennikarki z udziałem instytucji międzynarodowych, jednak zdecydowanie sprzeciwiły się współpracy w tej sprawie z Izraelem. Shirin Abu Akleh zginęła w środę od strzału w głowę w czasie nalotu izraelskiej armii na obóz dla uchodźców w mieście Dżenin na zachodnim brzegu. Według palestyńskich władz i arabskiej stacji telewizyjnej Al Jazeera, dla której przez lata pracowała Abu Akleh, dziennikarka zginęła z rąk Izraelczyków. Strona izraelska nie potwierdziła zarzutów.